10 najgorszych polskich gier w historii Materiał oparte na mobimaniak.pl Kiedy mówimy o polskich grach, to na myśl przychodzi nam oczywiście Wiedźmin Ale nie zawsze było tak dobrze Zresztą posłuchajcie Basement Crawl Basement Crawl to gra akcji oparta na labiryncie z elementami strategicznymi. Był to taki Bomberman w wersji, niby bardziej krwawej. Rozgrywka kręci się wokół ustawienia pułapek, aby zramienić innych graczy. Koncentruje się na grze wieloosobowej, ale dostępne są również podstawowe kampanie dla pojedynczego gracza z botami. Popsuto mechanikę rozgrywki w trakcie zabawy roi się od różnorakich błędów, które uniemożliwiają skuteczne atakowanie przeciwników, a prędzej od dobrego ataku doczekamy się samobójstwa prowadzonej postaci, a dodatkowo jest wyjątkowo mało trybów rozgrywki. Gra doczekała się tytułu najgorszej gry na PS4 w historii, a twórcami byli nasi krakowscy programiści. Rambo the video game Gra komputerowa, będąca adaptacją filmu Rambo. Gra została wydana 21 lutego 2014 roku, a w 2016 roku została oficjalnie wycofana ze sprzedaży. Grę wyprodukowało polskie studio Teon przy pomocy autorskiego silnika. Nie okłamujmy się, posiadając taki materiał, to jest ciężko grę schrzanić. A jednak da się, gra składa się z 16 misji. Do dyspozycji gracz ma 14 rodzajów broni różnego typu. Fabuła miała potrwać 10 godzin, miała, a potrwała 3. Grę można było przejść na jednym posiedzeniu, a dodatkowo produkcja była bardzo schematyczna, a grafika paskudna. Recenzenci stwierdzili, że zalatuje bardzo klimatem PS2, a był to przecież rok 2014. Uwaga, to będzie dobre. Detektyw Rutkowski z Bek. I nie, absolutnie nie żartuję. Naprawdę gra się nazywa Detektyw Rutkowski z Bek. Krzysztof Rutkowski, taki polski przedsiębiorca, polityk, poseł, były detektyw. W nocy 22 na 23 lipca 2006 roku został zatrzymany przez funkcjonariusza ABW, a następnie tymczasowo aresztowany w związku z podejrzeniem m.in. o pranie brudnych pieniędzy oraz poświadczeniem nieprawdy i chyba to był szczyt jego popularności. Aktualnie no, Rutkowski jest popularny, ale. Jest odbierany nie jako kręta jako debil. Detektyw Rutkowski i Zbek to trzecia osobowa w oparta na przygodach popularnego polityka Krzysztofa Rutkowskiego. Za produkcję tytułu. Odpowiada grupa In Images, zaś wykrowany przez nią projekt zawiera wiele elementów charakterystycznych dla gatunku skradanek. Fabuła gry skupia się wokół wydarzeń dotyczących kryminalnego półświadka, a cała kampania podzielona jest na 10 różnorodnych misji, w trakcie których wcielamy się w funkcjonariusza jednostki specjalnej o nazwie Rutkowski Patrol bohatera obserwujemy z tyłu, a swoje działania prowadzimy w takich lokacjach jak laboratorium chemiczne, opuszczona fabryka, czy pilnie strzeżona baza wojskowa. Wydaje mi się, że Rutkowski chyba za bardzo się ceni. Cała masa błędów i skryptów pojawia się w tej grze i to uniemożliwia zaliczenie poszczególnych etapów i do tego miesza się to wszystko z fatalną grafiką. Dodatkowo doszczętnie sknocono sterowanie, a do tego można powiedzieć, że wśród popularnych niedoróbek były chociażby zapadające się ściany, wrogowie zastygające w bezruchu, czy też zabijające naszego bohatera, drzwi. Rzeźnik. W związku z tym, że nie mogę znaleźć nic na temat tej gry, przytoczę notkę ze strony mobimania.pl. Właściwie do tej pory, pamiętając te 11 minut spędzone z tym tytułem, nie wiem ze przedstawicielem jakiego gatunku miałem tak naprawdę do czynienia. Tytuł: Studia TM Reality to coś, co mógłbym polecić tylko największemu wrogowi albo urodzonemu masochiście. Cała głębia tej gry to beznamiętne prucie z pistoletu i cięcie na kawałki postaci, znajdujących się na ekranie. Dlaczego rzeźnik? Bo momentami faktycznie czuliśmy się jak w rzeźni, i to głównie mentalnej, bo człowiekowi aż niedobrze robiło się od tych fragmentów ciał porozrzucanych po całej planszy. Rozgrywka była kompletnie bezcelowa, liczyło się tylko to. Jak wielu przeciwników zdążymy poćwiartować, zanim nas samych dosięgnie piła sprawiedliwości. Znając życie, to dziwactwo sprzedało się już lepiej niż dziesiątki hitów. Wszystko dzięki temu, że trafiło na złotą erę wydawnictw kioskowych. Oby już nigdy ona nie powróciła. Nina, kroniki agenta, tunele Afganistanu. Twórco scenariusza jest. Konrad Lewandowski, znany polski pisarz science fiction, a postać głównej bohaterki zagrała top modelka Iza Czarnecka. Gracz staje się Niną, doskonale wyszkoloną agentką, wykonującą niebezpieczne zadania dla organizacji antyterrorystycznej. Brzmi fajnie i może zalatywać taką polską twardo babką po kroju Larry Croft albo Chloe, w ogóle Laras się, Chloe z M rządzi. Ale nie, no właśnie. W temacie Niny, no nie wyszło i dostaliśmy taki detektyw Rutkowski z back wersji kobiecej. I presume 44 to gra stanowiąca połączenie strzelaniny oraz strategii czasu rzeczywistego za przygotowanie, które odpowiedzialne jest polskie studio deweloperskie DMD Enterprise. Akcja gry osadzona jest w trakcie II wojny światowej, nawiązując do jednego z najgłośniejszych wydarzeń z tamtego okresu, a mianowicie powstania warszawskiego. W trakcie zabawy śledzimy losy cicho-ciemnych spadochroniarzy będących prekursorami współczesnych członków jednostek specjalnych zrzucanych w miejscach zajmowanych przez okupanta. Teatrem prowadzonych działań jest leżąca w gruzach Warszawa. Właściwą rozgrywkę można podzielić na dwie zasadnicze kategorie. Pierwsza to tryb akcji. Funkcjonuje on na zbliżonych zasadach do strzelanin, w których zmagania obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby. Sterowana przez nas postać potrafi korzystać z zasłon, a także może dowodzić kilkoma powstańcami, wydając im proste polecenia. No ogólnie wiecie, brzmi to wszystko fajnie, ale wiecie jaką ta gra ma ocenę na portalu gryonline.pl? Ma 2,4 na 10%. Chernobyl Terrorist Act. Tak, Boże, jakie ty tytuły. Jest to strzelanka pierwszoosobowa, w której ratujemy świat przed groźnymi terrorystami. Produkcja została przygotowana przez polskie studio Silden. Niech się HBO uczy, a nie. Bitwa z terrorystami na terenie Czarnobyla została przedstawiona w postaci 11 poziomów, podczas których zwiedzamy zarówno okolice, jak i wnętrze elektrowni twórcy. Chwalą się realistycznym odwzorowaniem wszelkich lokacji i skomplikowanymi zadaniami. Podczas zabawy uczestniczymy w wielu spektakularnych Scenach, unikamy ognia z helikoptera, korzystamy z lokalnej kolejki i jesteśmy świadkami bombardowania. No, wiecie, jak to brzmi, a jak wygląda, są dwie różne rzeczy, nie? W ogóle teraz, właśnie, Czarnobyl jest w modzie ze sprawą serialu HBO, a mnie to jakoś nie jara Wiecie, może dla Amerykanów kwestie Czarnobyla są takie egzotyczne i niejasne, ale dla mnie to już jest tylko taki ponownie przerabiany temat. W ogóle mnie do tego nie ciągnie, ale to moje zdanie. Dobra, lecimy dalej. Polek Driver <noise> oferuje 10 tras. Mamy między innymi niewielkie miasteczko, wioskę, podmiejski parking i tor wyścigowy. Z ciekawszych nowości, których nie mieliśmy okazji zobaczyć w poprzedniej odsłonie gry, czyli Maluch Racer, warto również wymienić widok ze sterowanego pojazdu. W dalszym ciągu mamy więc do czynienia z dość Prostą grafiką 3D, mimo wszystko chyba jedna z najbardziej kwadratowych i drętwych polskich gier. Wilcze Szaniec. Mimo iż fabuła gry oparta została na prawdziwych wydarzeniach, gracz ma możliwość rozegrania akcji zupełnie inaczej niż to miało miejsce w przeszłości. A tym samym, odpowiedzenie na pytanie, co by było gdyby? Do dyspozycji grającego oddanych zostało kilka rodzajów broni z naciskiem na słowo kilka. Oprócz etapów chodzonych, twórcy umożliwiają nam również jazdę na motocyklu wojskowym, a jeden z etapów rozgrywa się na lecącym zepelnie. Brzmi fajnie, nie jest tak. Mortyr 2 Forever Nowy Mortyr nastawiony jest tylko i wyłącznie na czystą, wartką i dynamiczną akcję, żadnych elementów CRPG. Nie znaczy to jednak, iż gra jest prosta. Wręcz przeciwnie, wymaga sporego wysiłku od gracza, żeby zrozumieć ten kanciasty i zbugowany świat. Naszymi przeciwnikami są naziści. Druga część absolutnie zgubiła oryginalny klimat i rynki Pokazała, że nawet najprostsze schematy rozgrywki mogą zostać schrzenione przez zwyczajną niechlujność, jaką zaprezentowali programiści. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, czym chcielibyście kolejną dyszkę I zapraszam Was na kanał Inwigilator, gdzie ruszył serial Inwigilator 2030. Jest to serial, w którego fabuła toczy się w. Podczas apokalipsy zombie, a w rzeczywistości jest to po prostu satyra na polską politykę. Trzymajcie się, cześć!